Kolejny filmik z rejonu umocnień Helu, z Półwyspu Helskiego. Znajdujemy się właśnie w tej chwili na Helu. W tej chwili chciałem pokazać kilka podstaw armat przeciwlotniczych, które się nazywały Hela, czy coś w tym stylu. Pokażę to może, jak to z bliska wygląda. Są to podstawy oczywiście armat przeciwlotniczych. Jest ich tu kilkanaście. Bynajmniej chyba 6 w niewielkiej odległości od siebie. Zaraz pokażę wszystkie, co pozostało z tego. To jest jedna. Teraz musimy się udać właśnie kawałek. Jakieś 30-40 metrów od tej znajduje się tak, takiej konstrukcji. Ta na takiej, można powiedzieć, nóżce. Kolejna się znajduje jakieś 40-50 kroków dalej. Jest to już trzecia, którą właśnie pokazuję. Identyczne jak tą pierwszą, co pokazywałem. Korpus podstawy, żelbeton wylewany, samo postawienie armaty oczywiście tam jest. Są tu ślady jakiegoś betonu, więc ślady wysadzenia czegoś, jakiejś budowli, może powiązanej z jakimś magazynem, jakiś na pociski, coś w tym stylu. Jedna z łusek zgniecionych leży sobie tutaj. I pozostałości innego złomu. Tak jak mówiłem, jakieś betony naokoło porozrzucane od widać jakiejś eksplozji. Teraz tak. Teraz podążymy tędy. To była trzecia, jaką pokazałem. Tam jest czwarta. O. Też jest jakiś obiekt.
jest. Trudno powiedzieć, czy to była jakaś budowla stojąca, czy może wejście jakieś. Tak to wygląda. Wygląda, że to był jakiś obiekt chyba stojący, który się przewrócił. No i tu mamy kolejną piątą. Tyle udało mi się wypatrzeć. Nie wiem, czy ich było pięć właśnie, czy może jeszcze więcej. To tyle. Pozdrawiam.